Dziś ubrałam się na czarno. I nie dlatego, że lubię ten kolor, albo że uważam, że jest mi w nim do twarzy. To na znak żałoby. Żałoby po legendzie. Żałoby po pewnej epoce. I po historii, w której właśnie napisano ostatnie słowo. Koniec. Dziś o aferze w radiowej Trójce i piosence Kazika Twój ból jest lepszy niż mój. Miniony piątek Marek Niedźwiecki zasiadł jak co tydzień do 1998 notowania listy przebojów radiowej Trójki. Jest to audycja, którą prowadzi od ponad 35 lat i jest ona pewnego rodzaju symbolem dla Polaków. To taka muzyczna wytyczna tego, co lubimy. To było wyjątkowe wydanie listy przebojów, ponieważ pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój, która nawiązywała do wydarzeń z 10 kwietnia tego roku, kiedy to była 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, a Jarosław Kaczyński w tym dniu wybrał się dwiema limuzynami na cmentarz. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. To była jego prywatna wizyta na cmentarzu i prywatne uczczenie pamięci swoich zmarłych bliskich. Jednak trzeba pamiętać, że sytuacja była o tyle wyjątkowa, ponieważ żaden inny Polak w tym czasie nie mógł pójść na cmentarz, ponieważ były one zamknięte ze względu na pandemię. I wracając do tego, co wydarzyło się na liście przebojów. Wkrótce potem, gdy ogłoszono, że zwycięską piosenką jest utwór Kazika, wyniki głosowania unieważniono, a redakcji przygotowującej audycję zarzucono manipulację. To było absolutnie precedensowe wydarzenie w ponad 35-letniej historii listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Dziennikarz poczuł się niesamowicie urażony zarzutami o manipulację i postanowił odejść ze stacji radiowej. Trzeba nazwać sprawy po imieniu. Marek Niedźwiecki został oskarżony o oszustwo. Na to nie zgodzili się również jego redakcyjni koledzy. Z Trójki odeszli Marcin Kedryński, Hirek Wrona, Piotr Metz. Michał Olszański powiedział, że nie zamierza powrócić na antenę, dopóki stacja nie odwoła swoich oskarżeń. Z dziennikarzami solidaryzują się również artyści, a przecież to oni są solą każdej stacji radiowej. Na antenie Trójki swoje utwory zabronili już emitować Organek, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Kasia Nosowska i wielu innych. Może zastanawiacie się, dlaczego nie podaję żadnego nazwiska osób, które uczestniczyły w unieważnieniu listy radiowej Trójki. Ponieważ uważam, że nie warto. A ich metody są wyjątkowo perfidne, ponieważ wkrótce po tym całym wydarzeniu pojawiła się nagle spod ziemi jakaś przedziwna postać byłego członka dawnego, już nieistniejącego zespołu Antykwariat, który stwierdził, że Marek Niedźwiecki za to, żeby znaleźć się na tych wyższych miejscach w notowaniu listy, brał pieniądze. Rzeczywiście, były członek nieistniejącego zespołu, o którym nikt nie słyszał, to bardzo wiarygodne źródło. Bardzo rozbawił mnie wpis na Facebooku Leszka Gnońskiego, autora Encyklopedii Polskiego Rocka, który stwierdził, że w 30-letniej karierze dziennikarza muzycznego nigdy o takim zespole nie słyszał. Żałobę po radiowej Trójce mają również, a może przede wszystkim, słuchacze, którzy od niedzieli składają znicze pod jej siedzibą przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. No to szefostwo radiowej Trójki ma teraz problem, ponieważ nagle z dnia na dzień po prostu nie ma tam kto pracować. Ale oni nie poddają się. Podczas konferencji prasowej powiedzieli, że czekają teraz na młodych i zdolnych ludzi. Uff, jak to dobrze, że ci starzy i niezdolni już sobie poszli. Kochani, bo prawda jest taka, że każdą stację radiową tworzą ludzie, a nie budynek, nie historia, nie plotki, anegdoty, to wszystko nie wystarczy. Ludzie są najważniejsi. Ja jestem przekonana, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli wysłuchać 1999 i jubileuszowego 2000 wydania listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Jaka to będzie stacja? Zobaczymy, wkrótce się przekonamy. Jakiś nowy, może lepszy świat. Pierwsza rzecz, jaką robię po przebudzeniu, to włączam radio, a ostatnia rzecz, jaką robię przed snem, to wyłączam radio. Czasami nawet zostaje mi ono
bo zasypiam przy nim i budzę się w nocy, żeby je wyłączyć. Bardzo jestem ciekawa, co wy myślicie o tej całej aferze i czym dla was jest lista przebojów radiowej trójki. Napiszcie w komentarzach. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Dajcie suba, koniecznie odwiedźcie mnie na Instagramie i na TikToku. Tam mam dla was różne fajne niespodzianki. Do zobaczenia, cześć!